Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Barcelonę z perspektywy roweru, czyli coś zupełnie innego. Kupiłem bilet za 450 zł w dwie strony lotem, w tym miałem bagaż 20-kilowy. Wynająłem mieszkanie za 1105 zł, no jest to taka norka, ale w samym centrum La Rambla. Barcelona to jedno z tych miejsc, które jest potęgą turystyczną. Właściwie to tutaj odbywają się największe targi, największe wydarzenia sportowe, kulturowe. Jest to jedno z tych miejsc, w których no po prostu raz w życiu należy się znaleźć. Ale kiedy ja pierwszy raz słyszałem o Barcelonie? No wiadomo, oczywiście słysząc o jednej z najsłynniejszych drużyn piłkarskich na świecie, FC Barcelona. I pewnie wielu z Was też dzięki temu poznało tą nazwę tego pięknego miasta tutaj w Hiszpanii. A jaki ja mam plan teraz? Ja teraz jadę wzdłuż wybrzeża i udaję się do jednego z najsłynniejszych miejsc tutaj w Barcelonie, czyli Sagrada Familia. O, widzicie, trzeba uważać, kręcę i patrzę na Was, to nie widzę, co się dzieje wokół mnie. Chyba już jestem blisko, bo już zobaczcie, całe grupy ludzi idą. Ruszam na ścieżkę rowerową, która pozwoli mi ominąć wszystkie azjatyckie grupy, niemieckie grupy i właściwie grupy całego świata, które w pogoni za wrażeniami przyjeżdżają tutaj do Barcelony. Patrzcie, ile ludzi. I'm sorry. Okay, I'm ready. Yeah, I'm ready. All right, let's see. I'm ready for the camera. Okay. Okay, there we go. Where are you from? Wyoming in the US, but I'm studying abroad here. Oh, that's pretty cool. So you're not doing the touristic stuff like I am. No, I'm going to class right now. Okay. But good luck. Thank you. Can you check fine? Dotarłem, moi drodzy. Za mną widzicie Sagrada Familia, czyli jedno z najważniejszych miejsc tutaj w Barcelonie. Jest to największy kościół tutaj w Katalonii o statusie bazyliki mniejszej. Przede wszystkim jest to podobno największe osiągnięcie Antoniego Gaudiego. Tam widać gigantyczną ilość turystów, więc nawet nie podjeżdżam tam, żeby nakręcić ten materiał. I właściwie tylko dzięki temu, że mam tak fajny obiektyw dzisiaj, jesteście w stanie zobaczyć całość. Postanowiłem zupełnie spontanicznie przyjechać sobie do Barcelony. Jakiś czas temu kupiłem bilet za 450 zł w dwie strony lotem. Zabukowałem tylko jakiś taki pokój w hostelu i postanowiłem przyjechać tutaj bez żadnego planu. Wykorzystałem to, że jestem influencerem i tuż przed lotem zapytałem swoich followersów, co powinienem zrobić w Barcelonie. I zaskoczyliście mnie. Ponad 60 wiadomości z listą rzeczy, które należy tu zrobić. Dziękuję. A tak, moi drodzy, wygląda się z rowerem w metrze. Trochę dziwnie na mnie patrzą, bo to chyba nikt tak nie podróżuje, ale pomyślałem sobie, że pojadę sobie do Parku Güell, czyli jednego z tych miejsc, które wszyscy polecają, a stamtąd wrócę sobie rowerem w dół. Nie będę musiał pedałować tak jak wczoraj. O, jest metro, musimy pędzić. Do dzieła. Chyba jedyny rower tutaj w metrze. Taka technika, żeby mnie ludzie tutaj nie zjedli w czasie przepychania się na schodach. Poczekam, aż sobie pójdą. Bye bye! Co to oznacza być vlogerem? To oznacza, że trzeba zostawić czasem aparat, przejść się z rowerem w jedną stronę, a potem biec szybko, żeby nikt wam go nie zawinął. Wiecie, na czym polega największy problem vlogowania? Na tym, czy
te chwile chcę pokazać wam, czy sam chcę je przeżywać. I powiem wam, że czasem przeżywam lekki kryzys, bo chciałbym wam jak najwięcej przekazać i jak najwięcej pokazać, ale wtedy jest trochę tak, że ja patrzę w obiektyw, czyli wam prosto w oczy, a nie rozglądam się dookoła, nie widzę tego, co się dzieje i mam nadzieję, że wytrwam z tymi vlogami, chociaż ostatnio powiem wam, że słabo idą te wyświetlenia i albo coś z tym zrobimy, zasubskrybujecie trochę kanał, powspieracie mnie, wyślecie do znajomych, albo będę musiał zawiesić działalność. Poczekajcie, bo teraz będzie crash. No, także wy do dzieła, tam subskrybujcie, lajkujcie, jak to się tam ładnie mówi, wyślijcie do znajomych tego vloga, niech trochę pomogą mi, wiecie, w motywacji, żebym nie odpuścił tego tematu, bo to nie jest wcale takie łatwe. Mam nadzieję, że warto. Na razie sprawia mi to ogromną frajdę i to, co czytam, wasze komentarze, to jest to, co mnie pompuje do działań. Naprawdę. I cieszę się, że jest was coraz więcej i mnie tak fajnie wspieracie. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. To są wzgórza i wczoraj, tak jak zobaczycie w tym miejscu, patrzcie, dokładnie cisnąłem przez godzinę pod górę, non-stop. Miałem wrażenie, że wszędzie, gdzie jadę, jest pod górę. I potem, jak wracałem do domu o 3 w nocy, zrozumiałem, że rzeczywiście tak jest. 950 metrów. Damy radę. Jedziemy. Wiecie, co taki rower daje? Daje przede wszystkim taką możliwość zobaczenia miasta, ale nie tak w turystycznej części, tylko w tej takiej, którą chcielibyście zobaczyć. Wydaje mi się, że tam pod górę jest Park Güell'a i to nie jest dobra wiadomość. W Barcelonie bardzo kradną rowery. Jak nie dadzą rady ukraść wam roweru, to ukradną wam któreś koło. Dlatego dostałem zabezpieczenie, którym najpierw zabezpieczam jedno koło, potem zabezpieczam drugie koło, muszę przepuścić przez jakiś obiekt i dopiero wtedy można zacząć działać. To już chyba jest moment, w którym muszę się pożegnać z rowerem. Prawie całą Barcelonę dałem radę tutaj odwiedzić, a teraz bye bye rowerku. No powiem wam, że jeżeli mówimy tu o jednej z największych atrakcji w Barcelonie do zobaczenia, to oznaczenia są na wysokim poziomie. Dobra, a to jest miejsce, w którym podobno są najpiękniejsze widoki. Sorry, I'm just vlogging. Don't worry. You want to be part of my vlog? Oh, hello. Are you from here, from Spain? No, from Peru. From Peru. How do you like Barcelona? Oh, the people, the culture, Gaudí. It was the best experience of my life. Yeah. Congrats. I have to check out the view, yeah? Is it the best view, you think? Yep, or I think it is. I widzicie, jak to jest. Przyjechałem sobie do parku, po drodze krążyłem, nie wiedziałem, gdzie mam iść i poznałem bardzo fajną dziewczynę z Peru, Luz. Ona mi wszystko powiedziała. O 8.30 wchodzimy tutaj do Parku Güell'a za darmo. Zobaczymy sobie budowlę Gaudiego. I to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać. So this is the introduction and this is the moment where you say hi. Hi. And that someday you're gonna come to Poland, I would say. No? Yeah. Oh, yeah. Maybe one day. Or, yes, two or 3 years. Okay. I will go to Poland. Yes. So you know how to find me and if you need anything, then you're very welcome. Perfect. To będzie moje dzisiejsze zakończenie i tak jak już wiecie, w każdym odcinku to jest moment, w którym mówię, żebyście, czy proszę was, żebyście zasubskrybowali kanał, napisali miły komentarz, żeby się chciało, wiecie, pracować nad kolejnymi odcinkami. I tyle. Do zobaczenia za tydzień, bo na razie udaje mi się utrzymać znowu tempo. Czwartek, 17.30. Uff, cześć.